Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na taki krótki test produktu od Eveline. Jest to Eveline Cosmetics Bio Organic Magical Correction, czyli krem CC do twarzy, który w swoim składzie zawiera kwas hialuronowy, witaminę A, C oraz bioaloes. Zapraszam Was do oglądania. Jak zwykle na samym początku zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu w dzwoneczek będziecie mogli otrzymywać przypomnienia o nowych odcinkach. I moi drodzy, ja już tak do Was blisko, żebyście dobrze widzieli podkład, żebyście dobrze widzieli, jak wygląda moja twarz. W sumie to nie powinno być podkład, bo to jest tak naprawdę krem CC, CC, jak wolicie. Ja raczej, jeżeli mówię BB, no to też stosuję to słownictwo CC. I słuchajcie, tak jak mówiłam, Eveline Cosmetics Bio Organic Magical Color Correction. I wiecie co, to jest... ja już tego typu produkt testowałam w zeszłym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, odsyłam Was do kremów, do testu kremów BB. I tam jeszcze nawet testowała je ze mną Agata. Miałyśmy nam całą serię kremów ze Skin 79. No i między innymi był też tego typu z Eveline, który, bo tego Wam jeszcze wcześniej nie powiedziałam, jest biały i zawiera w sobie takie mikrogranulki, które pod wpływem ciepła i pod wpływem tego, jak będziemy rozsmarowywać go na twarzy, będzie zmieniał kolor na docelowy. Wtedy też taki był i bardzo, znaczy tak, Agata pamiętam, że uczulił, u mnie się sprawdził tak niby się sprawdził, niby się nie sprawdził, takie pół na pół, słuchajcie, i generalnie stwierdziłam, trochę podchodziłam jak pies do jeża do tego produktu, ale stwierdziłam, że to jest trochę co innego, może jest lepszy i teraz tak, ja przed zakupem, w ogóle tak, mam tutaj 30 ml i kosztuje 22 zł mniej więcej na stronie Eveline, teraz jest nawet w promocji. I już Wam mówię, 16,86 w tym momencie tyle kosztuje na stronie Eveline. Mamy dostępne 4 kolory. Ja sobie wzięłam tym razem 01 Light Beige. I jest to, słuchajcie, kolor jasny, który praktycznie w ogóle nie odcina się i jest praktycznie w ogóle niewidoczny na mojej twarzy. A wzięłam go dlatego, że ten 02, jak on się nazywa, nie wiem niestety, bo tutaj na stronie Eveline nie ma nazewnictwa tych kolorów, bo nie wiem, czy Wam powiedziałam, że są dostępne 4. 02 jest niestety dla mnie, znaczy według mnie wpada w taką cegłę. One się lekko utleniają, oksydują i właśnie tamten po tym, jak już lekko zoksydował, odniosłam wrażenie, że wpadł w taki kolor ceglasty, pomarańczowy, który mi się kompletnie nie podobał. Dlatego stwierdziłam, że wezmę sobie taki jaśniejszy, który może będzie troszeczkę za jasny, ale będę go przyciemniać sobie korektorami, będę go przyciemniać pudrami, bronzerami, więc po prostu z tego jestem w stanie wybrnąć. Jeżeli chodzi w ogóle o sam krem, no to to, co jest istotne, ja Wam w ogóle przeczytam, że jest to lekki krem tonujący z mineralnymi pigmentami. Multifunkcyjna formuła kremu minimalizuje widoczność niedoskonałości i wyrównuje kolory cery. Kwas hialuronowy głęboko nawilża i wygładza skórę. Receptura zawiera również witaminę A oraz C, które intensywnie regenerują ją i rozświetlają. Zawarty w formule organiczny bioaloes wzmacnia działanie nawilżające kosmetyku, pielęgnuje skórę oraz zapewnia jej długotrwałą świeżość i promienny wygląd. Filtry UV, mamy tutaj SPF 15, zapewnia ochronę przeciwsłoneczną. Niewielką ilość kremu należy nanieść na twarz i rozprowadzić za pomocą gąbki do makijażu. I teraz powiem Wam tak, ja tego kremu nie nakładam gąbką, bo wydaje mi się, że on ma generalnie bardzo słabe krycie, bardzo słabe, więc ja go nakładam palcami. I przeczytam Wam jeszcze ze strony Eveline, jakie mamy korzyści ze stosowania tego produktu. Nawilża i wygładza, wyrównuje kolory cery, zmniejsza widoczność niedoskonałości. Jak widzicie, mam tu i w ogóle mam takie zaczerwienienia, więc będziecie dobrze mogli widzieć, bo na twarzy mam tylko pielęgnację. Jak on, oczywiście też krem z filtrem, bo 15 to na takie słońce to jest nic. Redukuje rozświetla cerę, zawiera filtr UV, formuła oparta na skutecznych składnikach aktywnych, dostępnych w 4 odcieniach. Także takie są korzyści, takie korzyści przedstawia nam producent i żeby nie przedłużać, ja będę, tak jak mówię, nakładać go palcami i słuchajcie, powiem Wam tak, generalnie, zapnę też włosy, generalnie to wygląda w ten sposób, że ja już tego produktu używam od pewnego czasu, więc mniej więcej wiem, jak on mi się sprawdza i
wygląda to mniej więcej w ten sposób, że ma tak słabe krycie, że nie jestem w stanie funkcjonować bez użycia jakiegoś dodatkowego podkładu, korektora, nie podkładu, bo nie jest to dla mnie satysfakcjonujący efekt. Pokażę Wam teraz, jak wygląda po nałożeniu na palec. Jak widzicie, on jest dość gęsty i ma w sobie takie drobinki. To te drobinki właśnie zawierają, bo jak go rozsmarujecie o tak, to widzicie, on jest kompletnie biały. Ale jak zaczniecie go, nawet Wam pokażę, smarowywać, to widzicie, traci on w ogóle tą biel i staje się takim rozświetlonym produktem o minimalnym kryciu. Ale bardzo ładnie sobie nazerkać w lusterko, bo spójrzcie na moją dłoń. W ogóle praktycznie jest niewidoczny jakikolwiek pigment, jakikolwiek kolor. Mam nawet naszykowany ręcznik papierowy, więc Wam pokażę, jak przejadę palcem. On jest widoczny, także coś tu, jakby nie patrzeć, nam się dzieje. Ale no mówię, jest to naprawdę minimalne. Także ja sobie nakładam pierwszą warstwę. Krem pachnie praktycznie wcale. Znaczy ja nie odczuwam. To jest bardzo taki delikatny zapach i szczerze powiedziawszy, jakbym miała Wam powiedzieć, z czym mi się ten zapach kojarzy, to słuchajcie, byłby to krem z Vita do depilacji. Głupie, domyślam się, ale naprawdę takie mam właśnie skojarzenia tego produktu. Jest on naprawdę bardzo mało wydajny, bo żeby cokolwiek tutaj zauważyć, no to musimy troszeczkę go nałożyć. I on ma, słuchajcie, znaczy on ma minimalne krycie. To jest taki, uważam, że to jest idealny produkt na teraz, kiedy są takie, słuchajcie, upały i chcemy po prostu trochę wyrównać koloryt tej naszej skóry, nie chcemy jej obciążać. No to jest właśnie idealny produkt na tego typu rzeczy. Ale jeżeli mielibyśmy to nałożyć gąbką, no to jak słowo daje, to chyba już byśmy nawet tego wyrównania nie mieli, bo jednak gąbka spija ten produkt. Spójrzcie. Tak wygląda moja cera po prawej stronie, a tak wygląda po lewej. Czy Wy... I nos też macie przy okazji. Czy Wy widzicie jakąkolwiek różnicę? Oprócz jakiegoś takiego wyrównania? No macie też brodę. W ogóle nie ma, nie? No tak jak mówię, jeżeli byście użyli tego koloru 02, to niewątpliwie tą różnicę już byście znacznie zauważyli, bo no tamten dość... To jest mega jasny podkład, ale ma też swój dzięki temu plus, słuchajcie, bo jak się... jak on się osadza na skórze i jak on już potem tam z biegiem czasu nam schodzi, to jest to naprawdę bardzo subtelne schodzenie, i nie pozostawia nam żadnych takich nieestetycznych plam, bo on ani nie rozjaśnia teraz mojej cery, bo jak wiecie, jest praktycznie żadna różnica. On, tak jak mówię, jej nie rozjaśnia, ale ładnie wyrównuje. Daje niedoskonałości, nie poprzykrywał. I właśnie jak schodzi, to nie pozostawia takiego nieestetycznego efektu. Owszem, on się wyświeca, bo nie liczcie na to, że to będzie jakieś zmatowienie. Zresztą widzicie, ten produkt jest mocno, mocno rozświetlający, bo moja twarz się bardzo mocno świeci. Ale powiem Wam, że to jest naprawdę rewelacyjny produkt, pod warunkiem, że nie chcecie mocnego krycia, na takie letnie upały, spiekoty, albo w ogóle, jeżeli ktoś nie chce stawiać na jakieś duże zmatowienie, jakieś duże, wiecie, krycie, tylko oczekuje nawet w ciągu zimy jakiegoś takiego lekkiego po prostu wyrównania, lekkiego krycia, lekkiego wyrównania, no to już mówiłam, wyrównania po prostu tej cery. No i generalnie pod tym względem jest super, bo tak jak mówię, no nie mam problemu, że on mi się bardzo zacznie ścierać, że będą się robiły plamy, on się nie waży, on po prostu schodzi, jego po prostu nie ma. Jakiejś takiej dużej różnicy wtedy nawet na mojej cerze nie widzę. Jak widzicie, cera jest już wyrównana, już nie będę dokładać kolejnej warstwy, bo to jest po prostu bez sensu, bo i tak już nic więcej tutaj nie wskuram. Nawet go sobie wklepię w tą niedoskonałość. Ale generalnie dla mnie na chwilę obecną to jest takie krycie w miarę wystarczające. Ja sobie dołożę zaraz korektora i słuchajcie, w ten sposób właśnie wykończę to krycie twarzy
żeby ten efekt był w miarę okej, okay. Ale powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chcecie takiego delikatnego wyrównania, tak jak ja w tym momencie, jest gorąco, nie chcę obciążać tej skóry, to ten krem CC sprawdza się po prostu rewelacyjnie, naprawdę sprawdza się rewelacyjnie, jestem z niego bardzo zadowolona. Ale tak jak mówię, no jeżeli chcę czegoś porządniejszego, no to sobie dokonam po prostu korektora w te najbardziej dla mnie ważne miejsca i użyję sobie Lovely Liquid Camouflage w kolorze 02, ja już go Wam pokazywałam, to jest kolor Sand, ten różowy, który wygląda trochę jak tart, także sobie go dokładam i tak naprawdę tyle korektorami też już wystarczy, wyglądam jak Indianin, na to, żeby moja twarz po prostu była ładnie wyrównana. Niedoskonałości przykryte na tyle, na ile chcę, bo ja bardzo stawiam teraz, słuchajcie, na taki naturalny wygląd. Stawiam na to, żeby moja cera wyglądała na świeżą, na promienną. Także tyle, co mam, to zdecydowanie mi tego korektora wystarczy. I ja, słuchajcie, sobie już wykończę ten makijaż poza kamerą, żeby po prostu nie przedłużać tego filmu, bo chciałam Wam tylko... Jeżeli właśnie zastanawiacie się, czy warto kupić ten podkład, ten krem, to ja Wam polecam, jeżeli chcecie takie coś leciutkiego, taniego, ale naprawdę fajnej jakości, bo on się utrzymuje kilka godzin. To nie jest tak, że on się nam zaraz zetrze. On się kilka godzin na tej naszej twarzy utrzyma, nawet na mojej mieszanej cerze, więc ja jestem naprawdę bardzo z niego zadowolona. Na takie lightowe wykończenia, jeszcze na to najbardziej widoczne tu, użyję sobie kamuflaża z Catrice, który po prostu jest nie do zdarcia. I to będzie tyle. Nie odcina mi się, nie podkreśla. Tworzy taki efekt make-up, no make-up, a na lato naprawdę na takim efekcie zależy mi najbardziej. Bo mówię, no nie chcę tworzyć sobie tapety na gębie. Nie wiadomo czego. Po prostu chcę lekkiego wyrównania. I tyle. I tak wygląda skończone nałożenie podkładu, kremu. I jeżeli chodzi o wykończenie, to oczywiście użyję swojej Laury Mercier. To jest po prostu mój niezastąpiony produkt. Z Art Deco Glow Bronzer pójdzie oczywiście. Milani Luminoso jako róż, nie rozstaje się z nim. I użyjemy sobie nowości dla mnie. To jest Semilac Wizard Touch Pink Glow. I to jest rozświetlacz, który ma naprawdę przepiękny, powiem Wam, kolor. I w ogóle przepiękne też opakowanie. I zobaczycie, jak ślicznie ten rozświetlacz wygląda. To jest taki szampański kolor, który ja wręcz uwielbiam. Niby jest pink glow, ale ja tutaj różu jakoś bardzo... On troszeczkę, słuchajcie, wpada w taki złoty róż, ale dla mnie to jest bardziej kolor szampański, ale bardzo mi się podoba, jak wygląda na twarzy, jak się mieni. Nie wiem, czy wy tutaj będziecie w stanie... O, tu. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Także sobie użyję go dzisiaj. To jest u mnie nowość. W ogóle spójrzcie, jak ten podkład już krem, ja jestem podkładem jak zwykle, krem zaczął się osadzać na twarzy, osiadać na nim, to wygląda naprawdę bardzo estetycznie, bardzo ładnie i to jest dla mnie efekt naprawdę zadowalający na taką pogodę, żeby nie tworzyć sobie tapety i potem po prostu oczekujemy ładnego schodzenia, ale kończę makijaż i za chwilkę do Was wracam. Makijaż już mamy skończony i powiem Wam, że naprawdę ja tak się jaram tym produktem, bo za tak śmieszną cenę. Teraz to 15 zł, tak mówiłam? To jest naprawdę rewelacyjny produkt. 15 czy 18, gdzieś tu miałam telefon. Już Wam mówię, żeby Was nie oszukać. 16,80. To naprawdę jest, powiem Wam, rewelacja. Spójrzcie, moja twarz wygląda nam bardzo gładką. Nie podkreślone są żadne pory. Nie podkreślone są załamania. Nigdzie mi się nie zebrał. Nie podkreślił mi żadnych zmarszczek. Nie podkreśla suchych skórek. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. I w ogóle spójrzcie, jak rozświetlacz też ładnie tutaj odbija mi to światło. Naprawdę są świetne produkty. Ten rozświetlacz z Semilaca też Wam bardzo polecam. Przyznam szczerze, że nie wiem, ile on kosztuje, bo ja go dostałam po prostu. Nie od Semilaca. Dała mi go po prostu koleżanka, bo ona nie przepada za rozświetlaczami, a gdzieś tam miała razem z jakąś paczką. W każdym razie ten krem CC z Eveline jest po prostu rewelacyjny. Bardzo Wam go polecam, jeżeli lubicie efekt make-up, no make-up. Bo jeżeli oczekujecie jakiegoś mocnego krycia, podkładu widocznego, no to niestety nie tutaj. Bo tutaj naprawdę, jak teraz tak patrzę na siebie, jeszcze wezmę sobie lusterko z bliska, tutaj mam tylko takie z daleka, to wygląda po prostu no przepięknie, to nie widzę w ogóle, jakbym miała żadnego, nie widzę po prostu żadnego kremu.
Nie widzę tak naprawdę żadnego, nie wiem, suchych skórek, nie widzę żadnego wejścia w pory. No po prostu to wszystko, oprócz tego, że mi się tutaj osypało trochę tuszu, to generalnie wygląda całość przepięknie, przepięknie. Ja Wam bardzo serdecznie ten krem polecam, bo jeżeli, tak jak mówię, lubicie coś takiego na takie upały, no to ten krem CC sprawdza się rewelacyjnie. Kwas hialuronowy, witamina A, witamina C, bioaloes, naprawdę to działa świetnie na naszą skórę i też tworzy piękny efekt makijażu, gładkiego makijażu, takiego świetlistego, bo nie mamy też takiej płaskiej tapety na twarzy, po prostu coś pięknego. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie ze swojej strony ten produkt polecam, ale ostrzegam, to nie jest krem, który będzie nam się trzymał 12 godzin na twarzy. 4-5, myślę, że tak, bez poprawek, potem będzie trzeba już niestety poprawić, ale możemy też go potem sobie dołożyć, bo też to już robiłam i też, bo on jest mocno namierzający, więc też nie widać jakiegoś takiego efektu zepsucia tego produktu na twarzy, jakiejś, nie wiem, z ciasteczkowania, nałożenia zbyt dużej warstwy, nic się takiego nie robi. Wygląda cały czas bardzo świeżo, bardzo atrakcyjnie i bardzo serdecznie jeszcze raz Wam go polecam. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!